Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek, to jest 9 dzień sierpnia, to jest początek kolejnego tygodnia, to jest początek stawakowy w tym tygodniu, czyli tak jak zawsze co tydzień w poniedziałek jedziemy, żeby zrobić coś dobrego, lecimy! Moi drodzy, moi kochani, moi mili, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie w poniedziałkowym wstawaku i zapraszam na dzisiejszą rozkminę. Moi drodzy, skoro poniedziałek, to oczywiście mądrość murów. Dokopałem się do nie po prostu wyczerpalnej skarbnicy mądrości murów. Okazuje się, że jest taki profil na Instagramie, gdzie są zamieszczane zdjęcia z napisami z murów, głównie w ogóle się okazuje z Łodzi, ale nie tylko, tylko w ogóle z całego, chyba z całego świata. Więc będę prawdopodobnie miał teraz dużo materiału i będziemy się w mądrości murów poniedziałki jeszcze bardzo długo spotykać. Kolejna dzisiaj mądrość bardzo piękna, bardzo prosta, trzy słowa, ale bardzo ważne. Mianowicie, jesteś czy bywasz? Moi drodzy, to zdanie oczywiście można by na bardzo wiele sposobów sobie rozkminiać. Dla mnie ono znaczy przede wszystkim jedno. Czy przeżywamy każdy dzień, czy przeżywamy to, co będzie na przykład dzisiaj w poniedziałek, tak żeby móc powiedzieć, naprawdę żyliśmy. Kochani, była już taka mądrość murów kiedyś, nie mówiłem wam o tym, że gdyby się okazało, że jesteśmy naprawdę, to dopiero byłaby heca, nie? Ale kochani, to jest dokładnie to, tylko w takim jeszcze kluczu, żeby jak najwięcej tego życia wprowadzać, a nie tylko raz na jakiś czas. Zobaczcie, w tym zdaniu jesteś czy bywasz oznacza, że czasem nam się zdarzy, że są jakieś takie wyjątkowe, fantastyczne momenty, takie miejsca, które są jakoś tam bardziej życiodajne, ale właśnie one bywają. Kiedy nam się wydarzy coś specjalnego, kiedy jest jakaś wielka okazja, kiedy nie wiem, jesteśmy w jakimś szczególnym miejscu, albo ze szczególnymi ludźmi, albo coś nam się uda szczególnego i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żeby tak było jak najczęściej, docelowo oczywiście, zawsze ciągle. Koniec, to znaczy, że zawsze muszą być te wyjątkowe miejsca, wyjątkowe sytuacje, wyjątkowi ludzie, coś tam wyjątkowego. Nie, właśnie chodzi o to, że nawet kiedy tego nie ma, czy kiedy jest najzwyczajniejszy dzień świata, może ten poniedziałek dzisiejszy jest najzwyczajniejszym dniem świata, kiedy się nic specjalnego nie wydarzy, to żeby każdą czynność, każde spotkanie, każdą myśl, każdą chwilę, każde bycie dzisiaj, każdy czas spędzony na byciu, no właśnie, żeby być. Kochani, ja tak często jak sobie myślę, ja mam strasznie dużo takiego czasu, który po prostu, że tak powiem, popycham do przodu. Czyli takiego, żeby no jakoś przeżyć to popołudnie, ten wieczór, ten poranek. To szczególnie kiedy był ten czas pandemii, znaczy no ciągle jeszcze jest, ale kiedy dużo rzeczy było odwołanych, kiedy nie było, bo normalnie jestem oczywiście w strasznym kołowrocie, ale kiedy dużo rzeczy się okazało, że ich nie ma, to były takie dni, pamiętam, które tak pchałem do przodu, żeby je tylko pchać. I uwaga, nie chodzi o to, żeby wtedy szukać czegoś specjalnego, wyjątkowego, nadzwyczajnego, nie, tylko żeby napełnić życiem to, co jest, żeby napełnić życiem to, co mamy, to, co się wydarza, bo to można natchnąć życiem. Jak to zrobić? Przede wszystkim Pana Boga do wszystkiego zapraszać. Przede wszystkim szukać kontaktu z Nim co jakiś czas, żeby to On napełniał życiem, bo my to możemy taką wydmuszką tylko napełnić, ale On może życiem napełnić naprawdę każdą chwilę tego, kim jesteśmy, tego, co robimy i tak dalej. Jesteś czy bywasz? Nie bywaj tylko, tylko bądź. Cały czas bądź naprawdę żywy, bądź żywa i niech taki dzisiejszy poniedziałek będzie. Moi drodzy, moi kochani, bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie. Jeżeli chodzi o okoliczności przyrody, w których się znajdujemy, kochani, jestem przez chwilę w Meksyku, tak naprawdę trochę bezcelowo, w takim sensie, bo lecę na rekolekcję do Stanów. Niestety do Stanów się nie da wjechać bezpośrednio z Europy. Trzeba być wcześniej przez jakiś czas poza Europą, więc jestem trochę w Meksyku, żeby spróbować potem do Stanów lecieć. Nie wiem, czy mnie wpuszczą, bo to różnie teraz bywa, ale mam taką nadzieję, bo mam mieć tygodniowe rekolekcje w Stanach. Więc nagram wam tutaj trochę wstawaków. Przepraszam, jeżeli będzie trochę głośno dookoła, ale jest to bardzo blisko ulica i po prostu jeżdżą, trąbią, karetki wyją i tak dalej. Trudno, poradzimy sobie. Będę w ogóle potem w Meksyku jeszcze po Stanach, ale to już tak bardziej, że tak powiem, w pewnym konkretnym celu, ale to wam opowiem w różnych vlogach pewnie późniejszych, wrześniowych. Natomiast na tyle dzisiaj, kochani. Zróbcie dzisiaj dzień pełen bycia, a nie tylko bywania, tylko pełen bycia.
Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już jutro. Z Bogiem, pa!